ministrze. Dzień dobry państwu. Dzisiejsza Rada Ministrów do spraw rolnictwa miała szereg tematów. Temat dla Polski najważniejszy to jest sprawa sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń, a także z sytuacją na rynku mięsa i wieprzowiny. Polska złożyła wniosek o podjęcie konkretnych działań związanych z interwencją na rynku mleka i wieprzowiny. Odbyła się dyskusja, większość państw poparła nasz wniosek. Następnie była ogólna dyskusja na temat sytuacji na rynkach w Europie. Ta dyskusja zakończyła się konkluzją, że w marcu na podstawie postulatów i wniosków złożonych podczas debaty zostanie przygotowana propozycja interwencji na rynkach mięsa, wieprzowiny i rynkach mleka. Inne ważne tematy to sprawa właśnie afrykańskiego pomoru świń. Wszyscy poparli wniosek Polski, aby wesprzeć Ukrainę w zakresie finansowania zwalczania afrykańskiego pomoru świń i pomocy w przygotowaniu programów. Następne sprawy to sprawa, która była rozpatrywana, sprawa dobrostanu zwierząt. Polska postawiła wniosek, aby nie zwiększać obciążeń z tym związanych. Sprawa też innowacji w rolnictwie, długofalowego planu w tym zakresie. Debata dotycząca relacji handlowych. Chodzi tutaj o ocenę dotychczas prowadzonych negocjacji w ramach projektowanej umowy Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ocena konwencji w Nairobi, a także wznowienie negocjacji Mercosur. Te sprawy były podczas dzisiejszej Rady Ministrów dyskutowane i tutaj też stawiane były wnioski. Panie ministrze, czego możemy się spodziewać po tym marcowym, jak rozumiem, Komisja Europejska przedstawi jakąś propozycję interwencji, jak ta interwencja miałaby wyglądać, bo w tym momencie jest już jakiś program dopłat do przechowywania i do tej pory Komisja Europejska mówiła, że no, to już i tak dużo. Mówiła, ale dzisiejsza atmosfera i stanowiska poszczególnych państw ostro domagające się konkretnych interwencji, a także przedstawienie propozycji. Te propozycje zostały złożone, na przykład Niemcy zaproponowały podwojenie pomocy de minimis z 15 tysięcy do 30 tysięcy euro. Domagano się przeznaczenia kwoty na drugiej kwoty, bo ja przypomnę, jedna 500 milionów była już przeznaczona na poprawę warunków funkcjonowania. Były sprawy związane z oznakowaniem żywności. Ten pakiet będzie, mam nadzieję, przyjęty, czy przygotowany na żądanie i na jasne wnioski wielu państw i myślę, że wcześniej przedstawiony i na marcowej Radzie Ministrów, mam nadzieję, że zostanie przyjęty. Dojrzała do tego sytuacja, no, żądania są bardzo duże. Dotychczasowa polityka Unii Europejskiej w zakresie rynków nie zdaje egzaminu, to wszyscy jednoznacznie powiedzieli, że potrzebna jest zmiana tej polityki, potrzebne są konkretne rozwiązania. Ale panie ministrze, my chcemy czegoś innego niż dopłaty do przechowywania? No, pierwsza doraźna pomoc to jest sprawa przeznaczenia kwoty. To, co teraz w Polsce ma miejsce, a więc dopłacamy do jednego tucznika około 60 zł w wyniku przyjętego rozporządzenia. I taka kwota, taka interwencja jest potrzebna. Czyli ze środków unijnych, żeby... No, ze środków unijnych jest taka sytuacja obecnie, że bez zgody Unii Europejskiej żadna kwota praktycznie nie może być wydana. No, takie mamy prawo, przyjęte 2 lata temu jeszcze za poprzedniej koalicji. Ja uważam, że to było błędne. To były błędne rozwiązania, które doprowadziły do tego, że nie jest realizowany traktat z Lizbony. Traktat z Lizbony, który w artykule 39 jasno stwierdza, że zadaniem wspólnej polityki rolnej, czy też celem, że tak będzie lepiej, jest stabilizacja rynków rolnych i zapewnienie godziwych dochodów dla rolników. I tego
To nie ma miejsca i dlatego Unia Europejska jako organizacja, która zobowiązała się do realizacji postanowień traktatu, powinna tutaj znaleźć rozwiązania i propozycje. Panie ministrze, pan zapowiadał w zeszłym tygodniu ustawę o wstrzymaniu obrotu ziemią. Ona ma się jutro pojawić, tak, na posiedzeniu rządu, czy tak będzie i co będzie? W następnym tygodniu na posiedzeniu rządu, dlatego że jutro pan minister Morawiecki będzie przedstawiał strategię gospodarczą dla Polski, która ma bardzo duże znaczenie. To ma strategia, która, mam nadzieję, dużo w gospodarce zmieni, w tym też w rozwoju obszarów wiejskich. Za tydzień po uzupełnieniach wynikających z Komitetu Stałego Rady Ministrów przekładamy na rząd tę ustawę i kierujemy do Sejmu, tak aby do 30 kwietnia została uchwalona. A najważniejsze założenia, jakie będą w tej ustawie? Najważniejsze jest jedno założenie, że nabywcą nieruchomości rolnej w Polsce może być rolnik indywidualny, prowadzący lub zamierzający prowadzić gospodarstwo rolne. Tak jest to w wielu krajach, gdzie właśnie tylko rolnik może nabywać ziemię. A to rolną będzie przez jakiś czas obowiązywało? Nie? To będzie obowiązywało co najmniej przez 5 lat, dlatego że wstrzymujemy sprzedaż ziemi państwowej na okres 5 lat, żeby przygotować już tą ustawę właściwą dotyczącą kształtowania ustroju rolnego, bo ta ustawa, która będzie, czy ta, która PSL uchwalił, jest to w zasadzie ustawa tylko o obrocie nieruchomościami. Natomiast potrzebna jest w Polsce ustawa, która wskaże, jakie działania interwencyjne państwo podejmuje, jak wspiera gospodarstwa rodzinne, jak ma się urządzanie przestrzeni produkcyjnej na obszarach wiejskich, programowanie rozwoju. Te elementy powinny być w ustawie i dodatkowo jeszcze wieloletnie finansowanie, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przyjmowane kilkuletnie ustawy, pięcioletnie na temat zasad finansowania. I ta ustawa będzie określała, jakie obowiązki ma państwo wobec gospodarstw rodzinnych, a jakie gospodarstwa rodzinne wobec państwa. Czy mogę dopytać, jeszcze wspomniał pan o tym planie Morawieckiego, który ma być jutro przedstawiony. Czego pan się spodziewa? Jakie to ma znaczenie dla rządu? Mówi pan, że bardzo duże. Rozumiem, to ma określić zadania dla rządu na całą kadencję, na przyszłe miesiące? Jest to plan gospodarczy na wiele lat, o tak mogę powiedzieć, ale nie będę o szczegółach mówił. Brałem udział też w części dotyczącej obszarów wiejskich, w przedstawianiu swoich postulatów. Wierzę, że to będzie plan, który naprawdę poprawi dochody nie tylko mieszkańców miast, ale też mieszkańców wsi, i plan, który zwiększy wzrost gospodarczy i dochody Polaków. Panie ministrze, jeśli mogę jedną rzecz dopytać. Wspomniał pan o Ukrainie i o pomocy. Na czym ta pomoc Unii Europejskiej miałaby polegać dla Ukrainy? I czy poruszył pan temat też obszaru, zwiększenia obszaru? Komisja Europejska zapowiadała, że będzie chciała zwiększyć obszar objęty ASF-em w Polsce. Jeśli chodzi o Ukrainę, to są już sprawdzone instrumenty. Unia Europejska finansowała też w Polsce zwalczanie ASF-u. To są finansowanie konkretnych programów, czyli czynności wynikających z rozporządzenia unijnego z 2002 roku. Jest takie rozporządzenie o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń, gdzie przewidziane są pewne czynności i te czynności będą według konkretnego planu finansowane i tak to wygląda. A ten polski obszar? Polski obszar już został zwiększony, ten ochronny, o 2 czy 3 gminy, ale część została ograniczona. Wynika to z tego, że tam 2 dziki zostały znalezione. Nie ma to aż takiego znaczenia, ale mam nadzieję, że jeszcze rok czasu i w ogóle zostanie strefa zniesiona, dlatego że nie mamy od roku czasu już przypadków afrykańskiego pomoru świń u świń, bo u dzików były, natomiast u świń jeszcze przez rok czasu nie miało to miejsca i w ciągu 3 lat, jeśli to nie ma miejsca, to strefa zostaje zniesiona. Dziękuję bardzo. Dziękuję.